Po 3-tygodniowym przestoju kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wznawiają wydobycie. Ograniczenie produkcji objęło 10 zakładów górniczych, czyli kopalnie Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halęba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie, Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach. Dyrekcje utrzymywały przodki kopalń i ściany w takiej gotowości, aby po tym okresie przerwy można było wrócić do normalnej pracy. Oczywiście wydobycie było w znacznym stopniu ograniczone, ale decydowały przede wszystkim względy bezpieczeństwa. I teraz kopalnie, które miały przerwę, normalnie pracują. Poprawiają się też dane dotyczące samej epidemii w Polskiej Grupie Górniczej. Bo 88% załogi, u której stwierdzono obecność koronawirusa, już wyzdrowiało. Przypomnijmy, że decyzję o tym, by ograniczyć wydobycie, ogłosił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Udało się wygasić ogniska zakażeń w kopalniach. Właściwie to kończymy dzisiaj badania przesiewowe w kopalni Borynia. Ostatnia tura badań rozpoczęła się w sobotę. No i dobre wyniki, bo na 700 przebadanych pracowników 24 dodatnie. Jeśli chodzi o niedzielę, na 440 to tylko 8 dodatnie. Zobaczymy po dzisiejszych badaniach, jaka jest skala zakażenia, ale to są znacznie mniejsze wyniki niż były w maju. Polska Grupa Górnicza ogłosiła, że w trzecim kwartale 2020 roku utrzyma 5-dniowy tydzień pracy, poziom produkcji, roboty przygotowawcze i inwestycje pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie spółki. Priorytetem jest przetrwanie do końca roku. Niepokój jest od sytuacji ogólnie całej z naszej spółki. No wiemy, że około 1,5 miliona ton nie wydobyliśmy z racji tego przestoju zarówno w maju, jak i w czerwcu. No, to się wiąże oczywiście z przychodami do spółki, które niestety tych przychodów nie będzie. A co najgorsze, to jeszcze jest to, że po prostu spółki energetyczne, które podpisały umowy, kontrakty, to również się nie wywiązują z tych kontraktów. To również jest powodem naszej sytuacji złej. Związkowcy wciąż czekają na plan dla górnictwa, który zapowiadał minister Jacek Sasin. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy, nie ma wątpliwości co do tego, jakie kroki powinien teraz podjąć zarząd spółki. Zarząd spółki, przede wszystkim trzeba się porozumieć ze związkowcami co do czasu pracy. Wydłużyłbym czas pracy kopalń o soboty, to jest pierwsza sprawa. A po drugie, zatrzymałbym te wszystkie chcieństwa w sprawie wynagrodzeń. One stale odżywają, bez względu na to, jakie są realia ekonomiczne. Jeżeli to się opanuje, to po pół roku, jeśli nie nastąpi powrót epidemii, jesteśmy znowu na prostej. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymanie wydobycia dotknęło dwóch zakładów. W kopalni Knurów Szczygłowice od 29 czerwca trwa normalny cykl produkcyjny. Kopalnia Budryk planuje powrót do normalnego wydobycia od 7 lipca.